Uchwalona w marcu 2022 roku ustawa o obronie ojczyzny zlikwidowała w Polsce obronę cywilną. Doszło do tego, ponieważ ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji nie zadbał o wprowadzenie do niej przepisów przejściowych przedłużających obowiązywanie uregulowań funkcjonujących od niemal 60 lat. W efekcie, nie wiadomo kto odpowiada na przykład za budownictwo ochronne Stan Sronu czy tak zwanych ukryć i kto powinien finansować ich remonty. A środki na ten cel już wcześniej nie były współmierne do potrzeb. W 2021 roku wydatki na obronę cywilną wyniosły 214 tysięcy złotych, podczas gdy na obronę narodową przeznaczono ponad 58 miliardów złotych. A sytuacja jest daleka od tego, czego można by oczekiwać w obliczu wojny w Ukrainie. 68% skontrolowanych przez nich sronów i ponad połowa ukryć nie spełniały wymaganych warunków technicznych. Bezpiecznego miejsca schronienia żadnemu ze swoich mieszkańców nie zapewniło aż 6 z 32 objętych kontrolą gmin.